Pasuje coś nagrać? Syf u mnie jak zawsze, no wiesz, no kurde, no nie ma czasu na to. Streszczę, co tak się tutaj przy moim kładzie tutaj działo. Mianowicie cewka mi wybuchła. Bum. Po prostu mi cewka wybuchła. Kurde, miałem włączyć nagrywanie, miałem to nagrywać, robić odcinek z tego, jak to robiłem przy kładzie, a sobie myślałem, kurna pierdziele, nie robię. A byłby materiał. Wybuchnęła mi cewka. I ładnie skopcił się moduł oponowy. Tego nie widać, ale mocno jest wybruszone. Takie dymy z niego szły. Nie wiem, co to się stało. Jakieś zwarcie, czy nie wiem co. To jest moduł jakiś do 4-suwa z pracy. Chyba mi się wydaje, że to jest wina przez ten moduł zapłonowy, coś się stało. Niby to jest ze zmiennym kątem wyprzedzania zapłonu i na prąd stały, ale chyba jakiś był uszkodzony albo coś. Pierwsze co, to pieprznął mi ten moduł. Normalnie iskry szły z niego, dymy, jak nie wiem co. A potem mi wysadziło cewkę. Po prostu poleciała mi chyba pół metra od kłada. Nie wiem. Normalnie to działo się sekundy. Nie wiedziałem, że coś takiego się może stać, że cewka może wybuchnąć. No ale byłby materiał, bo był ładny pokaz pirotechniki. Wracamy do tego, co dzisiaj będzie w odcinku. Widziałem na kanale, no niestety nie chcieliście tego. Ale sobie myślę, nagram, bo może się komuś spodoba, może ktoś tego nie widział. Tu jest taka poduszka powietrzna z kierownicy z Peugeota. To jest mała poduszka powietrzna, to jest mały nabój. Mam w domu większy. Tak, ze 6 razy większy od tego. Taki nabój. Więc strzelimy sobie dzisiaj z tego. Nie wiem, jakie będą efekty na filmach ogólnie w kinie czy w dużym ekranie zobaczycie, ale nierealistyczne te wybuchy tych poduszek, a podobno w rzeczywistości ładnie pierze. To jest po prostu taki mały ładunek wybuchowy podobno i tyle. No, chcę się dzisiaj właśnie przekonać, co to się będzie działo. Znalazłem dla względów bezpieczeństwa chyba z 6-7 metrów kabla, nawet może więcej, około 10 metrów kabla tu jest, więc się schowam za jakąś zasłoną. Poduszka, no, postaram się jakoś przyłożyć, no, ale nie będzie przykręcona tak jak jest oryginalnie, czyli w kierownicy, i to wszystko jest sztywne, że nie poleci. Położyłem oczywiście w ten sposób, żeby cały wybuch poszedł do góry i teoretycznie się nie powinna ona nigdzie przemieścić. Ale dla względów bezpieczeństwa się gdzieś schowam za zasłoną. Oczywiście bezpieczeństwo ważna rzecz. Nie miałem nagrywać dla was, tylko po prostu sobie postrzelać, powygłupiać się jak za dawnych lat. Bo nie znacie mnie z tej strony, ale bardzo lubię takie kombinacje i takie super ekstra strzelanie. Możemy jeszcze postrzelać jakby co z wodoru na przykład, ale tego już moja kamerka nie nagra, bo to już jest strzelanie na huk. Wodór nie ma siły takiej, żeby rozerwało coś, po prostu jak strzela, to hukowo. I naprawdę wam mogę powiedzieć, że oj, wodór wodór jest fajny, fajna rzecz. No i cóż, no i tyle. No, ewentualnie, bo tam maszynki jakieś do wędzenia wodoru mam gdzieś jeszcze, chyba że mama mi już to wywaliła. Ewentualnie zrobię jakąś nową maszynkę i ewentualnie może spróbujemy pita odpalić, żeby chodził na wodorze. No i tak, żebyście zobaczyli, że na wodzie też można jeździć. No, teoretycznie jeździć nie, no ale ogólnie jakiś agregat albo coś w tym stylu może na wodorze śmigać. We'll be right back.
względów bezpieczeństwa schowałem się za zasłoną. Bezpieczeństwo pierwsza sprawa. Jakby co, sweterek nie Nike. Ale cóż, nie przedłużajmy. Odpalamy. Odpalam. Kurwa, ale jebło. Tu jest jeden element. Kurwa, ale śmierdzi spalenizną. O ja spieram. Nie było spodu, więc poduszkę wypierdzieliło w powietrze. Tu jest cała ta zapinka. Bez tego nie odpalicie poduszki. Zaraz wam pokażę dlaczego. Panie, ale śmierdzi. O ja spieram, jakie to gorące. A kurwa, parzy. Jasny pierdol. Mam nadzieję, że na spowolnionym tempie, kurde, na spowolnionym tempie widać, kurde, co się z tym stało. Masakra, nie wiedziałem, że to takie gorące będzie. A kurde, parzy. Naprawdę to jakiś mini ładunek wybuchowy. Zaraz to rozetniemy i sprawdzimy, co jest w środku, od wewnętrznej strony. Masakra, ja bym nie chciał tym w twarz dostać. Pierdzielnęło, kurde, gorzej niż piratka. Ale dobrze, że mi się schował ze zasłoną, bo to chyba wypieprzyło w powietrze. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie się widzieć. Pies mi tu zaczyna wkurzać. Rozcinamy. O kurde, to jest jakiś kevlar czy co? Nie mogę się wciąć. Coś, ale typu chyba kevlar to jest. O morda, ale wali siarką. Kurwa. Siarką wali. To chyba jakiś kurde ładunek by byłoby. Jak się wali siarką. O jasny pierdol. No po prostu nie idzie tego roztargać. Nie roztargam, tylko zapieram. Naprawdę mocny materiał. Z tego mogliby robić obszycie na siedzenia do motorów. Masakra. Zrobimy może to tak. Ostry nóż jest, ale... O, jest, teraz idzie. Nie chcę się wciąć. Dobra, w środku coś pełno, ale typu jakiegoś gipsu albo coś. Tego się nie da dotknąć. To jest takie kurwa gorące. Czekaj. Żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Gorący jak nie wiem co. Jeszcze bym wodę na tym ugotował. Mi się wydaje, że tutaj wewnętrznym pierścieniem poszedł cała ogólnie siła. Rozciąłbym to jeszcze, tak mi trochę kusi, żeby to rozciąć na pół. Ale wierzcie mi, jest to wszystko naprawdę gorące jak nie wiem co. Cóż, odpalałem to baterię 12-woltową, jak widzieliście. I teraz wam pokażę wam, dlaczego nie odpalicie bez tego. Nie wiem, czy mi się to uda rozebrać. To jest taki jakby mały zapalniczek, dlatego bez tego nie odpalicie tej poduszki. Na zwykły kabelkę, tak jakby, nie? Ja tam dobry z elektryki nie jestem. O, proszę bardzo. Tak to wygląda w środku. Nie, mi się wydaje, że przez to uzwojenie tutaj po prostu się tak jakby napięcie większe robi na tych dwóch wyjściach i po prostu jest pewniejsze to, że poduszka wypierdzieli. Bo jak wiecie, jakby 12 V kabelek o kabelek się połączy, to się iskrzy, nie? Ale mi według mnie to przez to, że jest tutaj te dodatkowe uzwojenie, może robić o wiele większy przeskok iskry. No i cóż, no i tyle, no. Ja się będę z wami żegnał, no, z takim miłym akcentem. Odcinek, no jak mówiłem, miał nie powstać. O kurde. Odcinek miał nie powstać, ale się to nagrzało. A! Muszę to gdzieś jeszcze do wody wrzucić, żeby ostygło, żeby się nic mi tu nie zapaliło.
Chcecie więcej takich odcinków, standardowo łapeczka w górę. Jesteś nowy, może zasubskrybować kanał. Nie zmuszam do tego. Jak chcesz mnie oglądać, być na bieżąco, możesz kanał zasubskrybować. I cóż, no, dajecie mi motywację do kręcenia kolejnych materiałów. Chcecie więcej materiałów z poduszek powietrznych. O, nawet tutaj bokiem idzie. Nie wiem, czy to widzicie, no, tu bokiem poszedł cały gaz. Bokiem poduszki. Chcecie więcej takich odcinków z poduszek powietrznych. Niby się odsuwam trochę od kontentu, czyli tych pitbajków, ale jakbyście zobaczyli w opis mojego kanału, jest motoryzacja, a to jest z motoryzacją związane poduszki powietrzne. Więc z tego też postrzelać mogę, więc nie biczujcie mnie za to. I cóż, ani hejtujcie. Cóż. Chcecie więcej z poduszek, wiadomo, co macie zrobić i możecie w komentarzu podsyłać mi pomysły, jak wykorzystać w następnym odcinku poduszkę powietrzną, co z nią by można było zrobić, co można byłoby wsadzić, jak. To już zostawiam waszej fantazji i waszym pomysłom. Dojście do poduszek mam, więc z tym problemów raczej nie będzie. No i cóż, to na razie, do następnego, trzymajcie się, hej!